Jest nałożona na nie niepotrzebna presja. Szkoła to nie jest miejsce na promocję tego typu zabiegów leczniczych. Szkoła powinna skupić się tutaj na realizacji zadań oświatowych, natomiast promowanie szczepionek w szkołach doprowadzi tylko i wyłącznie do konfliktów na tym tle, na segregacji, na podział na dzieci zaszczepione, niezaszczepione, dzieci gorsze, dzieci lepsze. Natomiast też chciałbym zaznaczyć, że no, nikt nie mówi też o szkołach, tak? O dyrektorach, o nauczycielach. Oni naprawdę mają ogrom pracy i to są ludzie, którzy w tym momencie no, muszą tak zorganizować pracę szkoły, żeby to szło, że tak powiem, edukacja naszych dzieci szła w porządnym kierunku. Natomiast uważam, że mocno też wykracza, zmuszanie ich do tego typu inicjatyw mocno wykracza poza ich w ogóle obowiązki pracownicze. Dlatego też uważam, że z jednej strony przedstawiciele rządu zapewniają, że tutaj nie będą nikogo do niczego przymuszać, nie będą jakby podejmować jakichś działań, które mogą spowodować jakąś segregację. Niemniej jednak no, tego typu inicjatywa może do takich działań się przyczynić. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo. Jeszcze Pani doktor Radkowska chciała dodać kilka myśli. Chciałabym jeszcze uzupełnić wypowiedź Pana mecenasa od strony medyczno-prawnej. Mianowicie w takim ogólnym dyskursie w przestrzeni publicznej przez profesorów Rady Medycznej jest narzucana narracja, że to są szczepienia. Natomiast ja chcę zauważyć, że to jest eksperyment medyczny u dorosłych jeszcze w trakcie trzeciej fazy badań klinicznych. Średnio w tych firmach farmaceutycznych te badania kliniczne mają przedstawić raporty w 2023 roku. Z definicji według ustawy o zawodzie lekarza i według ustawy prawo farmaceutyczne, z definicji proszę Państwa, każde badanie kliniczne, zwłaszcza nowego preparatu, jest eksperymentem medycznym. Artykuł 39 naszej Konstytucji mówi, że nikt w Rzeczpospolitej Polskiej nie może być poddany eksperymentowi naukowemu, w tym medycznemu, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Zgoda dobrowolna to jest zgoda świadoma, czyli każda osoba powinna być poinformowana najpierw o tych powikłaniach, o których powiedziałam wcześniej, że ryzykuje takie powikłania. Poza tym dobrowolna zgoda to jest zgoda bez jakichkolwiek nacisków. O takich naciskach słyszymy w wojsku, o takich naciskach słyszymy w zakładach pracy i teraz taka presja ma być wywierana w szkołach na nauczycieli i na nasze dzieci, a także na rodziców. To jest, proszę Państwa, niezgodne z naszą konstytucją. Jeszcze to chciałam zauważyć. Tak, zaraz przejdziemy do pytań. Najważniejsze rzeczy zostały powiedziane. Ja jeszcze tylko powiem, że utworzyliśmy stronę internetową nieeksperymentujcie.pl, na którą zapraszamy Państwa serdecznie do pobrania pism, ulotek. Przygotowaliśmy ulotkę z aspektami medycznymi i ulotkę z aspektami prawnymi, po to właśnie, żebyśmy wszyscy byli świadomi i podejmowali te działania w szkołach. My ze swojej strony, jak zawsze, zresztą moje stowarzyszenie, zachęcamy rodziców na początku roku do wchodzenia do trójek klasowych, do wchodzenia do rad rodziców i tam, proszę Państwa, będą zapadały też bardzo ważne decyzje dla naszych dzieci. Proszę szczególnie przypatrzeć się dokładnie, jak wygląda program profilaktyczno-wychowawczy w każdej szkole. Nie dajmy sobie tam wpisać ukradkiem czegoś, czego potem konsekwencje nasze dzieci będą ponosić. Ostrzegaliśmy zawsze przed wpisywaniem podejrzanej edukacji seksualnej, to na ten temat mogłabym też długo mówić. Natomiast w tym roku ostrzegamy przed wpisywaniem edukacji zdrowotnej z naciskiem na szczepienia. Niestety na takie hasło w programie profilaktyczno-wychowawczym powinny zapalać się nam lampki i powinniśmy się dopytać, o co chodzi i jak się Państwo dopytacie, zorientujecie się, to na pewno się na to nie zgodzicie. Więc bardzo potrzebujemy świadomych rodziców w trójkach klasowych, w radach rodziców i zachęcamy do kontaktu, tak jak już mówiłam, poprzez stronę internetową, poprzez Facebook. Jesteśmy otwarci na Państwa zapytania, na wszelkie wątpliwości. I teraz przejdziemy już do pytań. Proszę, proszę. Mieliśmy mikrofony przekazywać. Agnieszka Strzoda, spotkania mam.
chciałam się zapytać, jak nasza organizacja mogłaby się włączyć właśnie w ten protest przeciwko eksperymentowaniu na dzieciach. My często w naszych gronach mamy mamy wielodzietne, które też nie chcą, żeby właśnie eksperyment był przeprowadzany na nich. W jaki sposób my skutecznie możemy się bronić? Jeszcze chciałam się zapytać odnośnie pani doktor, odnośnie noszenia maseczek przez dzieci i dezynfekcji rąk przy wejściu oraz takich pana mecenasa takim temacie, jakim jest certyfikat szczepień, czy to w ogóle może być, że nie wpuszczą kogoś na przykład do sali kinowej czy w inne miejsce z powodu tego, że nie ma danego certyfikatu. Czy to jest zgodne z prawem polskim na dzień dzisiejszy? Dziękuję. Tu pani pytała, w jaki sposób można się włączyć w sprawę złożenia do prokuratury tego doniesienia, tak, na eksperyment tajnie zaplanowany przez Pfizera. Więc tutaj już ten temat przerobiliśmy z panią doktor i moje stowarzyszenie również w najbliższym czasie, w najbliższych dniach złoży takie doniesienie do prokuratury. Będziemy pomagać w przygotowaniu takich pism i więc każde inne stowarzyszenie, które też chciałoby tak postąpić, prosimy o kontakt i na pewno im więcej tych stowarzyszeń się przyłączy, tym nacisk będzie większy, bo tak jak pani doktor wspominała, te prokuratury do tej pory nie odpowiedziały, już minęło kilka dobrych tygodni. Więc zapraszamy na stronę internetową nieeksperymentujcie.pl. I teraz dalej. Jeżeli chodzi o maseczki i dezynfekcję, ja nie jestem przeciwniczką. To znaczy uważam, że zarówno maseczki, jak i dezynfekcja mają znaczenie epidemiologiczne. To oczywiście powinno być określone przez pediatrów w porozumieniu z epidemiologami, w jakich sytuacjach epidemiologicznych jest taka konieczność, jeżeli chodzi o nasilenie ryzyka transmisji wirusa. Przy czym chcę zaznaczyć, że wbrew wcześniejszym, też rozpowszechnianym u nas w kraju błędnym opiniom, według badań naukowych z całego świata wiadomo już, że ta transmisja nie następuje głównie przez dzieci. To dzieci zarażają się głównie od dorosłych. Takie są wyniki wielu badań naukowych, także nie należy dzieci traktować jako rezerwuar wirusa. Zważywszy też, że układ immunologiczny dzieci samodzielnie bardzo szybko sobie radzi z wirusem i dzieci nie stanowią głównego rezerwuaru rozsiewu tego wirusa. Nie stanowią zagrożenia. Tak, pytanie odnośnie certyfikatu. Tak. No przede wszystkim to trochę wykracza poza poniekąd mój zakres umocowania. Wolałbym raczej polityki rządu nie komentować tutaj poza, powiedzmy, inicjatywą, na temat której się wypowiadam. Niemniej jednak odpowiem pani na to pytanie. Jeżeli chodzi tutaj o te kwestie, no to tak jak mówię, no, państwo powinno gwarantować nam swobody obywatelskie i też w jakiś sposób ograniczanie ich jest wyrażone w odpowiednich aktach prawnych, nie robi się tego, powiedzmy, rozporządzeniami. Dlatego odpowiadając na pani pytanie, no nie powinno tak to wyglądać, dlatego też jakby mówiłem o tym, jakiekolwiek przejawy nawet ewidentnej wrogości do szczepień nie powinny tutaj prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji na tym tle. Agnieszka, ja jestem zarówno mamą, jak i nauczycielem i mam pytanie do pana mecenasa, jeżeli to nie wykracza, jeżeli pan ma taką wiedzę. Z tego, co pan mówił, zrozumiałam, że szkoła nie służy temu, aby promować szczepienia. No, tak uprościłam. Czy tutaj można mówić o jakimś złamaniu jakiegoś prawa, można mówić o jakimś nadużyciu? Czy pan jest w stanie to jakoś zakwalifikować? No tak, chyba to jest to pytanie i ewentualnie co można z tym zrobić, to pewnie już nie do pana pytanie, ale myślę, że do mnie, sama je sobie zadaję. Oczywiście tak, tak jak pani powiedziałem, no, stoimy na stanowisku, że szkoła jest szkołą i ma swoje jakby zadania i to wynika tutaj z odpowiednich ustaw o szkolnictwie, prawo oświatowe i tam są jakby wskazane odpowiednie obowiązki, które leżą na szkole i na pewno nie jest to promowanie szczepionek. Natomiast mówię, musiałbym gdzieś tam wejść bardziej wnikliwie, te wszystkie przepisy pani je wskazać. Natomiast tutaj, tak jak mówię, no oprócz tutaj tych przepisów prawa oświatowego są też przepisy tutaj prawa pracy, tak? To też są mocne wykroczenia poza obowiązki pracownicze osób, które w szkole są zatrudnione, nauczycieli, dyrektorów, także tutaj w tym zakresie też jakby na to chciałbym zwrócić uwagę.
To ja jeszcze może mogę uzupełnić, że na naszej stronie będzie do pobrania też takie pismo dla nauczycieli właśnie będących w takiej sytuacji, a nawet już są takie pisma na stronach naszych sojuszników, więc nawet już mogę polecić takie gotowe, mam tutaj przy sobie, mogę pokazać Pani, gdzie zostały dokładnie przedstawione wszystkie problemy z tym związane i nazywa się to sprzeciw przeciwko udziałowi w promowaniu szczepień. Tak, nauczyciel przymuszany do tego i będzie ponosił też konsekwencje szkód na zdrowiu, jakie poniesie dziecko, tak? Więc później może się spodziewać również doniesienia do prokuratury na podstawie artykułu kodeksu karnego za spowodowanie szkód na zdrowiu dzieci. Więc absolutnie odradzamy nauczycielom uczestniczenie w tej akcji, również z tego względu, że potem będą ścigani przez prokuraturę. I o tym trzeba głośno mówić, trzeba uświadamiać. Także to jest akurat sprzeciw, który mam ze strony pana Grzegorza Płaszka, z którym też współpracujemy i też bardzo dużo dobrych rzeczy robi. Więc jak najbardziej nauczyciele mogą się bronić, są ku temu podstawy prawne i trzeba głośno, wyraźnie mówić, że działamy na podstawie naszych umów pracowniczych jako nauczyciele, natomiast nie zajmujemy się niczym innym, co wykracza poza nasze obowiązki zawodowe. Ja jeszcze mogę tutaj tylko dopowiedzieć z medycznego punktu widzenia. Absolutnie nie powinny być poddawane tej indoktrynacji dzieci, bo to jest szkoda dla ich psychiki. Jak już rozumiem jeszcze dopuszczenie możliwości rozmów z rodzicami, gdzie rodzice jako osoby dorosłe mogą się obronić przed indoktrynacją. Natomiast w przypadku dzieci to jest niedopuszczalne. Ja bym chciał zadać trzy pytania. Jeżeli chodzi właśnie o tą reklamę, bo pan mówił, tutaj mówimy adwokat czy mecenas, bo zapomniałem. Jedno i drugie. Bo pan mówił coś tam o reklamach, ale to chyba chodziło bardziej o to, że oni dają jako ogłoszenie takie nadawcze. Bardziej chodziło mi o przekaz, tak? Jest to sama po prostu promocja, natomiast no nie na tym to polega. Chodzi mi o to, że jakby informacja musi być jasna i jakby jeżeli o czymś, z czymś kogoś zapoznajemy, no to nie mówimy tylko i wyłącznie o pozytywnych skutkach, ale mówimy też o jakby drugiej stronie. Natomiast w tym przypadku mamy wrażenie, że mówimy tylko i wyłącznie o tym, że szczepionka wywołuje jakieś pożądane i skuteczne, powiedzmy, czy uważać, czy tak, czy nie, natomiast jakiś efekt. Natomiast tak jak mówię, no, jest to informacja jeszcze odnośnie niepożądanych skutkach, procedurach też prawnych, odszkodowaniach. No, jeżeli bierzemy się za takie przedsięwzięcie, trzeba je zrobić od początku do końca. Tak? Jeszcze mam tylko dwa pytania. Czy się pan zapoznał właśnie z ustawą 1449? Czy ona łamie konstytucję, może łamać... Znaczy, tak jak mówię, no, to trochę jakby wykracza już poza mój zakres umocowania. Chciałbym jakby bardziej skupić się tutaj na tej jakby inicjatywie, o której się wypowiadam. Tak? Nie chciałbym poza tym jakby komentować też polityki, rządu. O, jakby nie chyba to jest jakby przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Ostatnie już pytanie. Czy do Waszej inicjatywy też mogą się przyłączyć osoby, które nie mają dzieci? Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej czekamy na takie osoby. To oczywista sprawa. Witam Państwa. Jestem właśnie taką osobą, która dzieci nie ma, chociaż urodziłam dzieci. One nie żyją niestety. Chciałabym, żeby inne dzieci mogły żyć zdrowo i bezpiecznie. Jestem lekarzem stomatologiem, więc sprawy medyczne są mi dosyć bliskie. Chciałabym powiedzieć definicję zdrowia. Mianowicie zdrowie to jest dobrostan psychofizyczno-społeczny. Czy możemy mówić o dobrostanie dzieci zastraszanych obecnością innych dzieci, segregowaniem tych dzieci? Przecież to się odbija dramatycznie na ich psychice. Nikt nie wspomina tutaj o tym ich poczuciu zagrożenia. Widzą zamaskowane twarze. Całą masę rzeczy im się zabrania. Jednocześnie ten wirus dla nich nie jest aż tak niebezpieczny. Do tego chciałam dodać jeszcze, że stoimy w miejscu takim bardzo historycznym. Stoimy bowiem w Alei Ciucha, a tutaj było gestapo, tu mordowano Polaków. Około 6 milionów Polaków zginęło w czasie II wojny światowej. Po wojnie też ginęli najwięksi patrioci. W naszym interesie jest, żeby dzieci się chowały zdrowo i bezpiecznie, w poczuciu, że są we własnym domu. Dziękuję. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękujemy bardzo za ten głos.